Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu już obiecywałem Wam film porównujący słuchawki Logitech G230 z modelem G430, czyli dwa bardzo popularne, świetne modele. Recenzje, obszerne recenzje mieliście okazję widzieć na kanale, natomiast często pytacie, czym tak właściwie one się różnią. Więc mam nadzieję, że ten film rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości. Odpowiem nim na wszystkie Wasze pytania. Tak więc zaczynamy, a ceny słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Ok, moi drodzy, więc przed nami oba headsety, pora przyjrzeć się różnicom. Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, ale zaraz poznacie wszystkie różnice. Po pierwsze, ceny. Teraz oficjalne ceny ze strony producenta za Logitech G430 po mojej lewej stronie to 369 zł, natomiast za Logitech 230 cena podawana jest 279 zł. Natomiast są to jakieś ceny dość stare, ponieważ w wielu sklepach znajdziecie je dużo, dużo taniej. W tym celu zajrzyjcie sobie chociażby do opisu filmu. Tam macie znacznie lepsze ceny tych słuchawek. I moi drodzy, co do parametrów technicznych, to oba headsety wyposażone są w 40 mm membrany, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, 32 ohmy oporności. Mają też dokładnie takie same mikrofony. Rozmiar, waga również idealnie tak samo. Słuchawki według mnie, oba modele bardzo fajnie wykonane, bardzo wygodne, mieszczące całe uszy w środku. Zobaczcie, to możemy sobie też łatwo zdjąć do czyszczenia. Po prostu słuchawki bardzo, bardzo komfortowe. Też wytrzymałe, elastyczne połąki, zobaczcie. I oczywiście ruchome, obrotowe nauszniki, mikrofon wyciągany, doginany w ten sposób i składany. Oczywiście różnią się także kolorystyką. Tutaj mamy niebieskie wykończenia, jeśli chodzi o obicie pałąka, obicie tych gąbek oraz przewód. Natomiast tutaj mamy czerwoną gąbkę na pałąku i czerwony przewód, a nie mamy czerwonego tego materiału przy gąbce, mamy tylko czerwień na tym ściągaczu. Przewody dokładnie takie same. W obu przypadkach mamy funkcjonalny pilocik, wyłącznik mikrofonu oraz potencjometr. Regulacji głośności oczywiście i mamy klips do przypięcia tego sobie do ubrania. No i przewody są bardzo fajne, bo są długie, mamy rzepik, są też bardzo, bardzo elastyczne. Naprawdę bardziej to przypomina sznurek niż przewód, więc to jest bardzo duża zaleta. No i zakończenia dokładnie takie same, czyli dwa mini jacki 3,5 mm, zielony do słuchawek, a różowy do mikrofonu. A więc jeśli chodzi o podstawy, to różnice są naprawdę kosmetyczne. Więc skąd ta prawie stówka różnicy w cenie dla tych słuchawek? A no moi drodzy, właśnie przez taki gadżet. To jest karta dźwiękowa na USB, sprzedawana razem z modelem 430. Oczywiście model G230 też by z nią działał, bo to są dokładnie same słuchawki, ale po prostu to jest wersja jakby bez tej karty, a to są te słuchawki wersja z kartą. Co ta karta daje? Podłączając poprzez mini jacki, korzystamy z karty dźwiękowej w komputerze. Czyli po prostu jak mamy dobrą kartę, mamy lepszy dźwięk, jak mamy słabą kartę, mamy gorszy dźwięk. Natomiast ten układ przyda się przede wszystkim posiadaczom laptopów, ponieważ tam na ogół są słabe karty dźwiękowe, więc ta jest troszeczkę lepsza. Nie jest to jakaś klasa światowa, rewelacja wśród układów na USB, natomiast do podstawowych zastosowań najbardziej się sprawdza, szczególnie do gier. Druga sprawa, co jest plusem tego USB, że nieważne do jakiego komputera podłączymy, czy do laptopa, czy do komputera stacjonarnego, czy u siebie, czy u kolegi, zawsze dźwięk będzie tej samej jakości, więc to jest też oczywiście jakiś plus. No i moi drodzy, kolejna przewaga tej karty. Daje nam ona dostęp do wirtualnego dźwięku 7.1, czyli po prostu w tych słuchawkach, w grach słyszymy rozszerzone dźwięki środowiskowe, możemy lepiej odbierać te dźwięki po prostu pełniej. I to pozycjonowanie też jest precyzyjne, jest szczegółowe. Mamy też lepszą słyszalność kroków, chociażby w takich grach jak Counter-Strike, Global Offensive, więc przydatna rzecz. No i osobne wejście na mikrofon, osobne na słuchawki. I też jedna taka funkcja, ponieważ wtedy mikrofon nagrywa już przez USB, ten dźwięk mikrofonu jest troszeczkę mocniejszy i też mamy funkcję redukcji szumów tego mikrofonu, czyli po prostu dźwięk jest w czasie rzeczywistym przez tą kartę, przez ten gadżet odszumiany.
Jak to wypada w praktyce, za chwilkę posłuchacie porównania tych mikrofonów. Robiłem niedawno film, więc ten fragment filmu Wam tutaj też przedstawię, ponieważ bardzo dobrze tam słychać różnicę pomiędzy nagrywaniem na mini jackach, a nagrywaniem na USB. A oto drugi headset, który będziemy testować. Słuchawki Logitech G230. Model posiadający bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Słuchawki dobrze wykonane, wygodne i z mikrofonem, którego co prawda nie odłączamy, ale możemy go sobie odgiąć w górę, tak żeby nam nie przeszkadzał. Są to słuchawki już dość długo występujące na rynku. Co do mikrofonu, posiada on taki elastyczny przegub, możemy go sobie w ten sposób też dobrze dopasować, jeśli chodzi o odległość od ust. Jak jest ten dźwięk z mikrofonu podłączonego poprzez mini jacka, słyszycie sami w tej chwili. Więc co do modelu G230, mamy już pogląd na jakość dźwięku, na głośność tego dźwięku, a teraz przechodzimy do modelu troszeczkę bardziej zaawansowanego. No dobrze, moi drodzy, w tej chwili widzicie kolejne słuchawki od firmy Logitech, bardzo podobne, a właściwie identyczne do modelu G230, natomiast jest to model G430. Różni się nie tylko kolorem, ale też tym, że w zestawie mamy dołączony własny układ dźwiękowy na USB do tych słuchawek. Także mikrofon podłączamy do tej przejściówki, dlatego w tej chwili mamy dźwięk cyfrowy z mikrofonu. Jak to często bywa na USB, taki dźwięk jest głośniejszy, wyraźniejszy i co jest też plusem, że ta karta USB ma funkcję odszumiania mikrofonu, czyli po prostu pozbywamy się zbędnych dźwięków z otoczenia. I mikrofonu tych słuchawek możemy używać dwojako. Jeśli podłączymy go sobie poprzez mini jacki, to wtedy będzie brzmieć dokładnie jak ten model G230, którego słuchaliście przed chwilą. Natomiast jeśli podłączymy sobie tą kartę dźwiękową na USB, wtedy dźwięk właśnie zmienia się w taki sposób i brzmi dokładnie tak, jak teraz go słyszycie. Tak więc to by było na tyle. Różnice sprowadzają się do tego gadżetu i oczywiście do detali takich jak kolorystyka. I teraz pytanie, czy warto dopłacać do tej karty dźwiękowej. Tak jak powiedziałem, jeśli macie dobrą kartę dźwiękową w komputerze, zdecydowanie nie, ponieważ dużo lepszy dźwięk popłynie bezpośrednio z połączenia mini jackami. Tym bardziej jak macie jakiegoś lepszego Xonara, czy taką kartę jak ja miałem, czyli Sony Blaster Recon 3D, wtedy w panelu możemy bardzo łatwo sobie ten dźwięk stereo przekonwertować na dźwięk wielokanałowy 7.1.5.1, jaki chcemy, nie ma z tym żadnego problemu. Tak więc jeśli macie dobrą kartę dźwiękową, nie dopłacajcie do tego gadżetu, bierzcie sobie te tańsze 230. A dla posiadaczy chociażby laptopów lepiej wziąć model z tą kartą USB, dopłacić te kilkadziesiąt złotych i cieszyć się po prostu na każdym komputerze, na każdym urządzeniu troszeczkę lepszą jakością dźwięku niż taki podstawowy dźwięk laptopa. No dobrze, moi drodzy, więc to by było na tyle. Różnice widzieliście. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Jeśli tak, to oczywiście subskrybujcie, polecajcie znajomym. Ja będę Wam wdzięczny. Zajrzyjcie także na mojego Facebooka, a ten słuchawek macie też w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!